Witam w kolejnym filmie. Dawno mnie nie było, ale do rzeczy. Zadzwonił do mnie wujek, że potrzebuje pomocy. Miałem tam trochę swoje roboty, bo szykujemy siewnik do kukurydzy, ale powiedziałem, że no przyjadę, no bo kurde, nie zostawimy wujka, tym bardziej właśnie, że to wujek w potrzebie, więc jedziemy mu pomóc. Za chwilę zobaczycie, o co chodzi też. Mam nadzieję, że dam radę oczywiście, bo mówił, że go gdzieś tam ściągło, jak właśnie robił w polu ze swoim głęboszem. Już jesteśmy na miejscu. No, jak widać, warunki jeszcze nie są zbyt dobre. Zobaczymy, jak się tam w ogóle do niego dostać. O, tutaj nam macha, żeby tutaj jechać, okej. No, jedziemy do niego. Jedziemy do niego, zobaczymy, co on tam napsuł. Troszkę droga wąziutka. Rzepak już zaczyna kwitnąć. Może trzeba było założyć obciążnik? Zaraz zobaczymy. No, ciekawie to wygląda, powiem wam. Zaraz wujek powie, że za mały ciągnik wziąłem. Dobra, otwórz drzwi. Wujek sobie stanie. Siedź, siedź. Stanę, będziesz jechał tutaj w środek, tak o. Dawaj tu, stawaj. Stań sobie tu. Zawsze. Gdzie ty tam wjechałeś? Otwarty, to klimatyzację masz, wyłóż. A, ciepło jest. Znaczy nie jest ciepło, tylko nie jest jakoś gorąco. Chciałem sobie dobrze i kurwa wjechałem. Tak ściągło mnie tak do rowu, bo to złapało z tyłu, nie? No, no. Wiesz. Miękko? Nie. Nie wiem, no zobaczymy, może wyciągnie. Nie jest tak miękko. Nie jest tak. A do tyłu czy do przodu, jak ty to? Nie, tyłem. Tutaj tam pętelkę i pod kątem będziesz wyciągnął. Do tyłu? Ja, a tak, tak, no, tak. No, dobra. Przegle nie ma szans, bo jedzie do rogu tam. Aha, wiesz, ściąga go. Tak już nachylił w sensji. A, troszkę się nachylił tylko. I ani w przód, ani w tył, mówisz? Ale on się rusza, ale coraz bardziej siada. Już. Aha. Z przodu siadło wszystko. No tak, z tamtej strony to już do pół koła, tak na wielonu. Trochę pokręciłem. A dobra to. Ty siedni do kukurydzy? No już szykujemy powoli. To kiedy będzie kukurydza? Jutro. Jutro już? Tak, ale nie sobie jeszcze. Aha. Także no zobaczymy. Trzeba świerać, jak ty mówisz. No to widzisz, mleczek kwitnął. No właśnie. Wszystko właśnie, ciepło. Właśnie, coś tam mi mówiła, mój tato jeszcze jedź tutaj sobie. Zapowiadają tutaj jakoś. Goniło mnie, a ja nie miał zamiaru tutaj jechać. Aha. No to ja widzę, ty tutaj odważnie jedziesz. O kurde. Tu ty wjedziesz, tam żeby w błoto nie wjeżdżać daleko. No zobaczymy, jak lina dostanie. No, no, no i tu zahaczymy za ząb któryś. Za ząb? No, a nie masz zaczepu? A czego ty nie mówiłeś? Ja mówiłem zaczep z Jundira. Jaki zaczep? A jak ty coś chcesz, to odpróż to czerwony? Nie, nie odpinać. Tylko zaczep tam by opuścił i do zaczepu się podpiął. A zahaczymy o ten kieł któryś. Tak? Pewno. Jak? O kieł to musimy prosto ciągnąć, a ja muszę się za tobą ustawić. Czego prosto? No, żeby go nie ugiąć. Do góry podciągniemy linę, może tak. Ja bym się prosto ustawił, delikatnie, bo teraz za mocno stoję. A to błoto będzie tam jechał? Chodzi, że to jest sucha taka tu ziemia, tylko tam bliżej. Bieżnik się zakleił i się ślizga po prostu i tyle. On tam jakoś mocno nie siadł. Nie wiem, czy tak za ząb można ciągnąć. Ty nie siadł. Nie, on nie siadł, tylko... Zobaczymy, dokąd linę dostanie, czekaj.
Czekaj, weź, musisz odpiąć zaczep. O, jak tu... Tak, tak. Ten jedną tą został. Chyba. Tak, tak. Nie? Chyba muszę jeszcze cofnąć. To właśnie tak, nie? To podniosę do góry. A to możesz podnieść jeszcze? Tak, tak. Jeszcze, no dobra. Jeszcze trochę do góry i tam bym zahaczył gdzieś może o kieł jak. A nie masz zaczepu żadnego? Nie masz. Ja zaczep ściągłem właśnie. No właśnie, domu, właśnie. No widzisz, teraz wypuścił do zaczepu, byś powiedział, ja bym wziął zaczep z domu, on swój. Ja cały czas myślę, że był, no, ale może pójdzie. No dobra, trochę miękko. Ja chyba cofnę jeszcze, wiesz? Nie wiem, jak mocno mogę ciągnąć, żeby tego nie połamać. No to musi być mocno. Nie trzeba cofać? Eksperyment. No dobra, żebym ci tu nic nie urwał, bo to jest kurde siła jednak. No właśnie. Chyba... Do przodu nie ma szans, nie? No trochę miękko. No. Przejdzie? Tamta końcówka chyba jest szersza. No. Zamienimy chyba, wiesz? O kurde, to ślisko. Masz. Tak mi się wydaje. Jest większa taka. Dłuższa. O, widzisz? Dobra. No to dobra. Podnieś ten tylny wał. Ja się naciągnę. Zobaczymy. Weź kamerę ode mnie. Idź tam bardziej od słońca w tamtą stronę i nagrywaj cały zestaw, wszystko.
cały. Jak widać, udało się. Działka taka delikatnie podmokła, można powiedzieć. Nie było nawet tak źle. Jedziemy do domu działać, coś tam dalej u siebie. Witam ponownie. Mamy ten sam dzień. Jak widać, jadę dalej 900, a za mną jest moja lina. I cóż, zgadnijcie, co się stało. Tym razem nie jadę po wujka. Mamy godzinę 21:30. Zadzwonił do mnie kolega, jak tylko wszedłem do domu, żebym mu pomógł, bo ma wtopę. I mówi, że nie da rady sam wyjechać. Więc no co, 900 była gotowa. Być może nie potrzebuję takiego ciągnika w tym momencie, ale nie chciało mi się niczego innego odczepiać. Jedziemy 900, już chyba go widzę, bo coś tam się świeci. Dzisiaj nie było czasu za wiele nagrywać, bo w sumie to nic ciekawego też nie robiliśmy, bo rozrzucaliśmy obornik po orce przed siewem kukurydzy. Możliwe, że jutro coś nagram, bo będziemy właśnie powoli zaczynać siewy. Na razie jeszcze chyba nie u siebie, ale jeszcze nie jestem pewien. To się okaże jutro. Więc no, zobaczymy. Ja już jestem blisko. Tylko żeby mnie za chwilę nie musieli wyciągać, bo to może być nieciekawe. Trzeba będzie uważać. Ja nie wiem, czy jechać tyłem po niego, czy przodem. O kurde, jak on tam wjechał? A po co on tam wjechał w ogóle? Co mi tu pokazuje? Do przodu czy do tyłu? Coś ty zrobił. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Ale kurwa, miałem dziwne przeczucie, kurwa, że to się tak skończy. Wiesz, tu była dolinka, ja się mi napchałem. No. I siadło. Nieubite. Dobra, do tyłu czy do przodu? Chyba, że czekaj, ja muszę pójść to zobaczyć. Jaką masz linkę długą? 6 metrów. No, cześć. Nagrywasz? No. A nagrywam, dawno nic nie było na YouTube'a. Ale teraz dobrze widać przynajmniej, jak światło świecą. No. No, z tej strony to ciekawie wygląda. Ale błoto. O kurde, ale miękko. To... No dobra, no będziemy próbować, tylko... Tylko ja gdzie? Ja kogutów nie miałem łączonych i dlatego tak. Aha, no właśnie, kuguty plus... By poszedł. Plus 20 koni. Nie, albo dobra. Weźmiesz, albo tu do tyłu, zatem. No. Za co? Za co, za co? No bo do przodu wątpię, żeby on poszedł. No w sumie 900. Ja pierdolę. No bo 800 mam przy siewniku zapiętą. Ta John jest przy tym, przy mandamie, przy kultywatorze. Wszystko podpinane, a tu mam już linę, bo ja wujka dzisiaj wyciągałem. To ja nie jestem pierwszy. No, nie. No i masz, do kogo zadzwonię? Zadzwonię do sąsiada, przyjedzie na 3. No i co? I czy by przyjechał? 80, 60. To może by wyciągnął, ale kiedy to by było, to nie wiem. Dobra, to gdzie chcesz? Może za przód?
Ja mam do przodu obciążniki, to byś musiał mnie na przód ciągnąć do przodu, na prosto. O kurde, woda podeszła. Czy woda była? No. No dobra, nie będziemy dumać. Posadziłem Renie, może John Deere uda się. No. Silnik już jest. Pizda z przodu na masę. No, dobra. No dobra, to ja się... To co, do tyłu czy do przodu? Bo ja już nie wiem. No nie wiem. Twoja decyzja, tylko... To do tyłu mi się daje. Tam jest większy pagórek, tam bym... No z tyłu są większe koła, mi się wydaje, że będzie lepiej. No ja wiem, czy to ma jakieś znaczenie. A ty już widzę tutaj dobrze się babrałeś. Nie dobrze, aż stanął. Nie dobrze. To czekaj. Kurde, po co tam idziesz? Zerknąć. Plan jest taki, żeby go wyciągnąć. I... Tylko żebym ja się tu nie zakopał, bo tutaj też woda stoi. Ja sobie cofnę. Będziemy go ciągnąć do przodu. Tylko muszę tam się dostać. Myślę, że tędy pójdzie. Trzeba się patrzeć pod koła. Miękko? Czy nie? Nie, spokojnie. Przyjedziemy. Dobra, idę im liny im zapodać. Tylko gdzie są moje rękawice? Są. Ale się kurzy. Czekaj, ten bolec chcieliście, tak? Czy nie ma, czy macie coś? A gdzie tu się... Nie mam! Dobra, tutaj. Tam do środka, no. Ja mam taki cienki, ale on powinien być git. Palić gorzej nie ma sensu. Nie ma sensu go palić. No właśnie. Chciał bokiem, a tam... Norbi! Wiąż za ramę. No tędy o, patrz. Jak tu? Trendy. No to on tak robił. Kurde. To co, do tyłu chyba. To nie w te, to we w te. Nie chcę... Tych, bo to wiesz, płamie zaraz. Ja wiem, to za obciążniki nie wolno. Weszło. A pokaż, może wsuwaj ją tak, nie wejdzie tak? Wsuwam, ale to jest kurcze. Czekaj, cofnij się. Chyba, żeby te. A nie, tam jest wąsko fest. Obciążniki je te popuścić i wtedy może. Kurde. Dobra. Dawaj za przedni most. A jak po prostu? Trzeba by było zdjąć z jednego. Wtedy by się zsunęły. On jest długa dosyć, kurczę, pokaż tu. Gdzie ty chodzisz po tym błocie? No i ona, no to 3 metry będzie miała, bo ma 6. Ale co tam, to jest, kurczę, tutaj jest dół dopiero. No ja wiem, tylko... No to dobra, jak też to możemy do tyłu, no. To macie tą linę, idźcie ją zapinać. No nie ma, będziemy musieli obciążniki ściągać. Jak nie pójdzie do tyłu, to... No jak nie pójdzie? Dobra, bierz linę. Odepnij, no. Dobra, plan się zmienił. Będziemy ciągnąć do tyłu.
podwójnie, no, na krótko, ale miejmy nadzieję, że ja tam gdzieś nie siądę. Ale zobaczymy, jak daleko mogę wjechać, bo widzę, że tu jest trochę mokro. Zobaczymy. Prosto? Mów, czy nie siada? Co? Siada? No co ty... Ja... Kto mnie wyciągnie? Czekaj, podjadę do przodu i trochę... Nie no, siada. Troszkę. Czekaj, ja trochę inaczej zajadę. Ten ślad tak nie siadał. Z tej strony. No. No, widzę. Dobra. Dobra, włączać napęd czy nie? Nie no. Włączę napęd. Uczymy sobie jazdę na pedale. Zahamuję. Będzie już ciężko było. Dawaj. Pomału, właśnie muszę delikatnie, żeby czegoś nie urwać. Tylko mów kiedy. Już? Dobra. I całe zamieszanie. Tyle krzyku było. Kurwa, on zbiegł, tyle krzyku, czysta kurwa koni, ale jeszcze raz jeszcze. Tak. Dobra. Dobra, ja tam wpadzę do ciebie. Spokojnie. Ja sobie, ja to samo winę, zostawcie. Ja to sobie owinę. Dobra, możecie działać dalej. Ale ja idę spać. Ja jadę ze strony. No dobra. Jadę dalej. Wyschnij i odpadnie. O kurde. Akcja udana. Chłopaki jadą w innym kierunku. Ja jadę do domu. Nie chodzi tam do tej celu, no.